Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy przy pustym stawie Gdańsku-Stogach. Tu pływają łabędzie. No, dwa łabędzie. No, one pewnie czekają, aż im się coś rzuci. No, bo one lubią coś dostać do jedzenia, prawda? Łabędzie. No, tata! No, zobaczymy, czy one nie jedzą tego. Tego nie chcą mieć. Ale tu już i kaczki się spływają, bo chyba tutaj jest miejsce, gdzie ich dokarmiają. Wygląda na to, na pustym stawie. No to ta do kaczek. Tutaj następne kaczuchy wypływają. No i tu jest, trochę jest tych tutaj różnych ptaszków. Płyną dalej, teraz tam karmią. I tam karmią, to tam już widać wszystko płynie do karmienia. Pani z dzieckiem dokarmia. Wszystko płynie tam, jak widać. Do karmienia. No, tutaj widać, robią tutaj utwardzenia na wierzchę, nie? Będzie tutaj utwardzone pewnie. I łabędzie sobie konsumują. Prawie na brzeg wychodzą. No, jeszcze trzeci łabędź przypłynął. Taki duży. Czyli mamy trzy łabędzie na pustym stawie w Gdańsku-Stogach. No i mnóstwo kaczek jest. Kaczki, dziwaczki. Dostały chlebka, bułeczki i teraz sobie konsumują. No. Nie boją się ludzi, bo one tutaj pływają, one myślą coś. O, tam jedna kaczka pogodziła kaczora. No i tutaj sobie wyławiają te różne. Piękny łabędzie. Jeden, drugi. No bo to jest łabędź i łabędzica. Pewnie. Ten jest duży, bardzo ładny. Taki. No. I tak to wygląda spotkanie moje dzisiaj z łabędziami. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński z nadpustego stawu z łabędziami. I kaczkami też. Pozdrawiam. Dziękuję. I zapraszam na pusty staw na Stogi Gdańsku.